Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie krótki, będzie odcinkiem historycznym, ale kilka współczesnych newsów też się znajdzie. Odcinek będzie krótki, ponieważ w dalszym ciągu upgrade'uję ten sprzęt, robię to po prostu w momencie, kiedy mam czas. Przyszedł mi wczoraj nowy dysk, super szybki, także jedziemy z tematem. Nie przedłużam, zaczynamy. Moi drodzy, szanowni widzowie, czy mówi wam coś nazwa Topf i Synowie? Pewnie nie. To może wam powie nazwa Johannes Andreas Topf und Sons? Pewnie też nie. No to ja wam coś opowiem. To jest budynek tak naprawdę tej firmy. Była to firma inżynieryjna założona w 1878 roku w Erfurcie w Niemczech przez właśnie Johannesa Andreasa Topfa. Początkowo zajmowali się produkcją systemów grzewczych, urządzeń do ważenia piwa i słodowania. Później firma rozszerzyła swoją działalność o produkcję silosów, kominów, spalarni do odpadów komunalnych. Podczas I wojny światowej produkowała łuski do broni, tak zwane prochowce, czyli to są wózki do przewozu artylerii i inne pojazdy wojskowe. Podczas II wojny światowej produkowała również łuski do broni i części do samolotów dla Luftwaffe. Powiem szczerze, nic nam to nie mówi. Moi drodzy, mówi bardzo wiele, tylko trzeba się pewnymi rzeczami interesować. Otóż firma Johannes Andreas Topfa und Sohn była firmą, która była odpowiedzialna za budowanie krematoriów w niemieckich obozach koncentracyjnych, tak naprawdę na terenie całej Europy, ale największe pieniądze zarobili właśnie budując w Auschwitz. Obecnie jest to firma jako jedna z największych z 12 firm, które projektowały i budowały piece krematoryjne dla obozów koncentracyjnych. Było to zaplanowane w latach 35-45, czyli to nie jest tak, że w momencie, kiedy wybuchła wojna, to oni się dopiero dowiedzieli. Nie, 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 proszę państwa szanownego. I firma nie tylko produkowała piece krematoryjne, ale też systemy wentylacyjne dla komór gazowych. No, głównym konkurentem firmy Topf and Sohn w produkcji pieców krematoryjnych dla obozów koncentracyjnych była berlińska firma Hackcory GmbH, założona w 1887 roku. Ale skupmy się na Topfa i Synowie. W szczytowym okresie firma Topf i Synowie była największą tego typu firmą na świecie. Sprzedawała swoje produkty na całym świecie, aż do Rosji, Azji, Ameryki Północnej, Południowej, Australii, Nowej Zelandii. W latach 40. 2% całych jej zysków pochodziło z kontraktów z obozów koncentracyjnych. Szanowni Państwo, koszt wybudowania jednego pieca krematoryjnego w tamtych czasach to było około 15 tysięcy Reichsmark. Wiecie, ile to jest? Moi drodzy, trudno tak teraz oszacować wartość Reichsmarek, ponieważ no wiadomo, one straciły totalnie na wartości, ale wróciłem do czasów właśnie tych wojennych. W 1939 roku jedna Reichsmarka kosztowała 20 zł polskich. Jeden złoty był, wartość jednego złotego była określana na podstawie parytetu złota i był warty około 0,29 grama złota. W przeliczeniu, po przeliczeniach na obecne czasy wychodzi, ja mam tu taką ściągę, moi drodzy, że te 20 zł z 1939 roku było warte 2180 zł na dzisiejsze pieniądze. Więc cena jednego pieca krematoryjnego była 15 tysięcy marek. Moi drodzy, na obecne czasy to byłaby kwota 32 milionów 700 tysięcy złotych. Tak, moi drodzy, za jeden piec krematoryjny, tak zwany trzymuflowy. Mufla to jest ta komora, do której wkłada się ciało. Ale po co ja to mówię? Otóż po to o tym mówię, że teraz tego typu firmy działają świetnie.
bo firma Top und Sons w latach 2000 oficjalnie zbankrutowała. Natomiast nie jest tak do końca to prawdą, ponieważ zmieniła tak naprawdę tylko nazwę i w tej chwili już jest szóste pokolenie właścicieli w dalszym ciągu w branży budowlano-inżynieryjnej i mają się świetnie. Tak, moi drodzy, na zagładzie polskiego narodu te firmy zrobiły taki majątek. Ale to jeszcze jest nie wszystko, szanowni państwo, bo chciałem wam powiedzieć, rozmawiamy o jednym piecu. A ile takich pieców ta firma w ogóle wybudowała? Nie ma oficjalnych statystyk, bo nie chce się już do niczego nikt z tamtej ekipy przyznać. Natomiast nieoficjalnie wiemy, że firma ta wybudowała 27 takich piecy. 27 trzymuflowych. Były czteromuflowe, a były też ośmiomuflowe. Także wiemy, jakie te pieniądze były przepotężne. Ale po co ja o tym wspominam? Moi drodzy, bo ogólnie w przestrzeni publicznej mówi nam się, jak to wszyscy tak naprawdę pompują, jaki to był przepotężny holokaust ludzi, którzy mają korzenie w miejscu, gdzie obecnie Palestyna jest atakowana. Ja chciałbym to troszeczkę inaczej przedstawić. Otóż między 3 a 5 września, czyli między tymi dniami tak naprawdę przedwczoraj, wczoraj i dziś, jest w tym roku mija 83. rocznica pierwszego zamordowania za pomocą cyklonu B więźniów w koncentracjonslager Auschwitz, niemieckiego obozu zagłady na terenach polskich. Moi drodzy, nie mówi się o tym dlaczego. Po pierwsze, nie mówi się o tym dlatego, że pierwszymi ofiarami byli jeńcy radzieccy, jak również polscy więźniowie, którzy byli w stanie tak naprawdę krytycznym, którzy byli pobrani z izby chorych. Było 600 jeńców radzieckich i 200 polskich więźniów. Jeńców radzieckich przywieziono około godziny 23 w dniu 3 września. Zarządzono w obozie tak zwaną Blocksperre, czyli nie wolno było nigdzie wychodzić, wszyscy musieli być zamknięci, nie zbliżać się do okien. Mimo to są relacje więźniów, którzy mówią, że prowadzili tych jeńców wtedy do bloku 13, obecnie do bloku 11, do piwnic. Tam wszystkich zamknęli i wsypali przez okienka piwniczne granulki tego cyklonu B. Następnie okienka zostały zasypane ziemią. To było w nocy z 3 na 4. Problem polegał dla Niemców taki, że jeszcze nie wiedzieli, jak się z tym specyfikiem obchodzić, a producent cyklonu B, który do tej pory zresztą ten produkt produkuje, oczywiście pod inną nazwą, zalecał, żeby wietrzyć pomieszczenie przynajmniej 24 godziny. Co się okazało po 24 godzinach, kiedy Niemcy chcieli sprawdzić, czy ta trucizna doskonale zadziałała, okazało się, że jeszcze żyją, czyli dosypali jeszcze dawkę i w nocy z 4 na 5 września dokończyli tego mordu. Czyli pierwsze gazowanie było 850 osób, w tym 600 jeńców radzieckich, wojennych. Było to, tak jak powtarzam, między 3 a 5 września 1941 roku. I co się dzieje? Wtedy to powstał problem, ponieważ taka masa ludzi no, była, jak to powiedzieć, ich ciała nie mogły zostać spopielone, ponieważ piece, które do tej pory były w krematorium w Auschwitz, miały zdolność przerobową około 70 ciał na dobę. No to było nie do przyjęcia, więc ciała te zostały przewiezione również do dołów tak zwanych krematoryjnych i w dołach zostali spaleni. Niektórzy jeszcze nasypani w tak zwanej zbiorowej mogile. No do dzisiaj te miejsce nie jest odnalezione tak naprawdę. I szanowni moi drodzy, dlaczego ja o tym wspominam? Ano dlatego,
że obecnie w całej przestrzeni publicznej mówi się, że to Żydzi byli pierwszymi ofiarami, że to Żydów mordowano przede wszystkim. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, moi drodzy, ponieważ pierwszy transport jeńców polskich przyjechał już w czerwcu 1941 roku, a pierwszy transport Żydów do koncentracyjnego Auschwitz przyjechał 26 marca 1942 roku, prawie rok po tym. Moi drodzy, piece krematoryjne, tak jak wspomniałem, miały przerobową bardzo niską w tamtym czasie. Dopiero firma Topf & Sons zbudowała następne, które spowodowały to, że mogli nawet spalać do 7 tysięcy ciał dziennie. W ciągu roku to był kombinat śmierci, który praktycznie pracował 24 godziny na dobę. Czyli łatwo sobie policzyć, że w ciągu roku ta ilość tych ofiar była niesamowita, a przecież Niemcy się nie oszczędzali w tej robocie. I tutaj właśnie chciałbym to tym materiałem sprostować, że pierwszymi ofiarami byli więźniowie polscy, jak i jeńcy radzieccy, a nie Żydzi, jak nam tu próbują wmawiać. I ja nie twierdzę, że Żydzi nie ginęli w Auschwitz, bo to by było kłamstwo. Natomiast chciałem jedną rzecz powiedzieć. Przede wszystkim ginęli Polacy. Ginęli Słowacy, ginęli Francuzi, ginęli Romowie, moi drodzy, o tym też się nie wspomina. 11 tysięcy romskich dzieci z 200 tysięcy Romów, którzy się przewinęli przez koncentracyjnego Auschwitz. O tym też się nie wspomina. A co, to nie ludzie? No ale o tym niedobra jest mówić. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat tej sytuacji, że niemieckie firmy dosyć dobrze stoją i niczym się nie przejmują, a kłamstwo w temacie zagłady Polaków w Auschwitz cały czas jest rozpropagowywane przez tak zwane Holocaust Industry. Moi drodzy, a druga informacja, no powiem szczerze, taka dosyć zacna, że się tak wyrażę, to jest z portalu Magna Polonia. Ja wiem, że niektórzy już to widzieli. To jest ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Dlaczego mają paski na oczach? Już tłumaczę. Nie wykonał wyroku, komornik zajął ich konto. Oczywiście artykuł będzie podlinkowany. Ja chciałem wam tutaj tylko coś pokazać. To jest 2 września 2024. Spróbuję nawet to powiększyć. Może się uda. Oczywiście, że się uda. O co chodzi? Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Sygnatura akt. Adresat Alior Bank, spółka akcyjna Łopuszańska. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieście w Warszawie. Piotr Adamczyk, kancelaria komornicza numer 1 w Warszawie, zawiadamia, że pod sygnaturą akt KM 1107/24 z wniosku wierzyciela Agata Schröter przeciwko dłużnikowi Fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich, Ksenofobicznych w Warszawie itd., itd. W oparciu o tytuł wykonawczy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 czerwiec 2022, sygnatura akt. Wyrok sądu apelacyjnego 14 marzec 2024, sygnatura akt i tak dalej, opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 19 lipca, zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia następujących należności. I tu jest zakryte, ale ja wam powiem nieoficjalnie, to jest kwota 10 tysięcy plus koszty, tak jak tutaj dochodzą dalsze odsetki, opłaty egzekucyjne, koszty zastępstwa, wydatki gotówkowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, można powiedzieć, 10 tysięcy plus dodatki. No cóż, ale to jest dopiero początek, bo chciałem wam powiedzieć, że to jest z wniosku pani Agaty Schröter. Natomiast jeszcze jest do tego pani Katarzyna Skrzypkowska i jeszcze jest kilku innych Polaków, którzy wygrali z OMZRiKiem. Osobiście uważam, że tych, a ten pan, który zaraz wam pokażę, ten pan po lewej stronie, ten tutaj w okularach, z brodą, będzie miał niebawem również sprawę, o ile dobrze kojarzę, w Sanoku. No i tam też myślę, że mu do pieca dowalą. Zastanawiamy tylko jedno.
robią taki hejt, robią taki ferment, zresztą w artykule tam wszystko jest napisane, dlaczego tak się stało, dlaczego sąd wydał taki wyrok i jeszcze nie siedzą. Jak myślicie? No tamten uciekł do Norwegii, służby wiedzą, gdzie on doskonale jest i on z Norwegii potrafi dawać doniesienia do prokuratury, zgłaszać na policję. Czemu jeszcze nie siedzą, moi drodzy? Przecież na nich to jest pół kodeksu, można przypisać. I co? Dajcie znać w komentarzu, o co chodzi. A może banderowska, przepraszam, bodnarowska prokuratura tak sobie wykorzystuje takich pacjentów do swoich działań. Nie wiem, nie znam się. A może coś w tym jest. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno, oczywiście suchar na zakończenie. Donald Tusk z Hołownią wymyślili, że chcą zobaczyć, co myślą o nich ludzie, ale ludzie z prawej strony. Więc wybrali się do kościoła, oczywiście w przebraniu, schowali się na chórze. Patrzą, słuchają, no nic ciekawego o nich nie ma, ale nagle jedna z babć podeszła do figury Pana Jezusa i się modli w tak żarliwy sposób, mówi: Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi, potrzebuję 200 zł do końca miesiąca, bo inaczej nie przeżyję. Tusk spojrzał na Hołownię, Hołownia wyciąga stówę, Tusk mówi: ja nie mam nic. Hołownia mówi: dobra, niech będzie i ta stówa. Ale jak to zrobić, żeby wiedziała, że to od nas? Tusk mówi: mam pomysł. Wyciągnął kartkę, wyrwał z notesu, zrobili taką kopertkę, włożyli tą stówę, napisali Koalicja Obywatelska i rzucili babci pod nogi. Ta babcia tak patrzy, Koalicja Obywatelska, ale otwiera tą kopertkę, a tam stówa. Spojrzała na Pana Jezusa i mówi tak: Panie Jezu, dziękuję Ci bardzo, ale na przyszły raz to nie przesyłaj mi pieniędzy przez tych kuriera wyciętych, bo oni już stówę ukradli. Moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Wam życzę dobrego dnia, dobrej pogody, trzymajcie się w zdrowiu, do jutra, hej!